Witam wszystkich, zapraszam do oglądania Prince of Persia: The Last Crown. Jak się okazuje, mamy tutaj jeszcze jedną lokację nieodkrytą, więc może zajrzymy, zanim pójdziemy dalej. Zapewne znajdziemy tutaj jakieś cenne przedmioty. No właśnie. O kurde, ale przywalił. Dobra. Lecimy dalej. A po co wyżej? Nie wiem. Pięknie, ale ten nowy miecz ulepszony jest świetny. Aha. Ten sposób. No dobra, a co tu wcześniej było, że ja nie mogłem? A to. No właśnie. I co uzyskaliśmy? Wywołuje niewielką falę uderzeniową, gdy. A tam dobra, tam. Nie będziemy jej tak pewnie używać. No i dobra, i fajnie. A co to za ósemka? Nie wiem. W każdym razie dobra, ciekawe co jest tutaj jeszcze. Dobra, skoro już jesteśmy blisko, zobaczmy. O, żeż ty. I z niego się zrodził jeszcze owad. Ciekawe. No tak, na górę się nie dostanę. Aha. I tutaj również nie. Okej. W takim razie zaznaczmy. Usuń. I dobra, i lecimy dalej. To tutaj już mamy zwiedzone mniej więcej, ale tutaj... gdzie mamy teleport, szybką podróż tutaj. Dobra, może już powędrujemy do zadania głównego, czyli tutaj. Okej.
Uciekamy. No niestety. Ale przynajmniej gdzie jesteśmy? Tutaj. No i dobra. I to się dobrze składa. Chociaż nie do końca. No nie mamy tutaj szybkiej podróży. Ciekawe co tutaj potrzeba. No dobra, czyli musimy tędy dostać się na górę. Albo tędy. I've come to enlighten you as promised. O, ten tutaj jest. Dobra. Okej, okay, lecimy dalej. Jak najszybciej do miejsca, w którym mogli się przenieść. Czyli w górę. Czyli tędy. No nie! Okej, droga jest dosyć trudna. Lecimy jak najszybciej. Musimy dostać się do szybkiej podróży. Okej. Okay.
Dobra, zatwierdźmy sobie tutaj miejscówkę. Okej. Goodbye, Sargon. Teraz chora droga. No i dobra, i tu się zaczyna jazda. Kurde. No bardzo niedobrze się stało. Nie no. Okej, lecimy szybciutko tutaj, żeby nie oberwać. No i dobra, i jazda teraz.
No nie, no... No dobra, zaczynamy. Chora walka. A ciekawe tak zostać tutaj. Kurde. Kurde, jest. Udało się. Ale to było ciężkie starcie. Walczyłem też sporo tutaj, muszę przyznać. Ale wreszcie możemy przedostać się dalej. I rozbić sobie przede wszystkim przejście. Zaraz, zaraz. Dlaczego tutaj mamy tych przeciwników? W ten sposób, dobra. Okej, tam nie mogę. O! Jest kolejna szybka podróż, czyli powinno być też drzewo odpoczynku gdzieś.
Ale tam jest jeszcze coś. O! Ale zaraz. No i proszę, mamy znajdźkę. Przedmiot kolekcjonerski. No nie powiem, bardzo ciekawa miejscówka. Okej. Gdzie teraz jest drzewo? O. No właśnie. Nic nie będziemy zmieniać. Aczkolwiek dobra, mamy już drogę odblokowaną, świetnie. Czyżby boss? Na pewno. Królowa lasu, okej. I'm always in need of new servants. Okej, trzeba przyznać, że ten boss jest fajny, złożony z kilku faz. Trzeba się wyuczyć i odbijania. I korzystania z momentów. Pięknie. To jest robota. Teraz natomiast musimy blokować. Nauczyć się wyczuwania. Z dwóch stron oczywiście będą nas atakować. Okej. Tutaj musimy klona wykorzystać. Okej. Najważniejsze, żeby to odbić. Ok.
Okej. Teraz mamy najgorszą fazę. Chociaż nie była taka zła. Okej. O kurde. No i co? I koniec. Po bosie. Świetna walka, naprawdę kozak. Jeszcze jakaś pogadanka. Czamrosz. I would like to show you my gratitude, but what do you mean? You have triumphed over a thousand, yet there is one place deep within you that remains beyond reach. Only you can unlock it. Thank you again, Sargon. The forest. Now I can return to my peaceful life. A my o. Zwiększa maksymalne zdrowie i 10 tysięcy kryształów zdobytych, czyli kolejne osiągnięcie. 5 mamy, no dobra. Wreszcie możemy po kolejną umiejętność się udać. Czy to tutaj? Tak. Szpon wymiarów. Otwórz szczelinę międzywymiarową, by uwięzić przedmiot. Pociski wrogów w innym wymiarze są pomocą. Aha, czyli już teraz tam możemy się udać. A
Dobra. Ten sposób. O, nie zauważyłem go. Dobra, fajne to. Fajnie wymyślone. No i mamy przejście odblokowane, proszę bardzo. Okej, ja również sobie w tym momencie zakończę ten materiał. Jeżeli film Ci się podobał, zostaw lajka, zostaw komentarz. Zapraszam również do subskrybowania kanału. Dzięki za oglądanie i pozdrawiam.